w stanach szczytowych, jak sam Abraham Maslow o tym opowiada, który umieścił stany szczytowe Peak Experience na szczycie swojej piramidy potrzeb Maslowa, to są stany, kiedy wydaje nam się właśnie, że możemy przekraczać wszystkie swoje ograniczenia, kiedy jesteśmy w pełni szczęśliwi, a jednocześnie mamy dostęp do szóstego zmysłu, do niesamowitej mocy, do innego sposobu myślenia i rozwiązywania problemów. Geniusze, artyści, sportowcy w tak zwanej sferze, w momencie zone, przekraczają to, co wydawało mi się niemożliwe i sięgają po niemożliwe. I my tym się zajmujemy. W jaki sposób możemy dokonywać świadomej ewolucji ludzkiego umysłu? To jest bardzo proste. Chodzi o to, że dzisiaj mamy narzędzia, które pozwalają nam śledzić to, co się z nami dzieje. I my robimy bardzo prostą rzecz. Jesteśmy w stanie potem nauczyć, odtworzyć to, co dzieje się z nami, kiedy jesteśmy w pełni. Kiedy jesteśmy, nie wiem, w ekstazie. I na tym to polega. Czyli dzisiaj możemy zobaczyć, co się dzieje z naszym ciałem, z naszą głową w momencie, kiedy jesteśmy właśnie w pełni swojego potencjału, w tych stanach szczytowych. I to, co my robimy, to uczymy ludzi osiągać te stany. Uczymy wykorzystać to, co do tej pory było niewykorzystane. W naszym instytucie łączymy kilka rzeczy. Z jednej strony łączymy tradycyjną wiedzę, szamanizm, tantra, z najnowszą psychologią oraz najnowszymi technologiami. Inaczej mówiąc, odtwarzamy przy pomocy technologii virtual reality, ale także kapsuły flotacyjne, odpowiedniej pracy z wibracjami, odpowiedniej pracy z ciałem, odtwarzamy odmienne stany świadomości. Dlaczego to robimy? Dlatego, że w odmiennym stanie świadomości, zwanym peak experience, mamy niesamowitą neuroplastyczność mózgu. Czyli możemy bardzo szybko dokonać silnych, transformujących zmian w człowieku. Zakłada się, że jedna sesja dobrze prowadzona terapii w odmiennym stanie świadomości jest równa kilku do kilkunastu lat terapii psychoterapeutycznej. Czyli w ciągu kilku miesięcy pracy jesteśmy w stanie osiągnąć to, co przy pomocy normalnej terapii często ludzie muszą osiągnąć w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu może lat.